części Mazur, niedaleko od Kętrzyna, w gęstym, podmokłym, liściastym lesie, znajdują się ruiny kwatery wojennej Adolfa Hitlera nazwane Wolfschanze, czyli Wilczy Szaniec. To jedna z trzech głównych, wojennych kwater wykorzystywanych przez niego w czasie II wojny światowej. Jej nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Wolf, które w języku polskim oznacza wilka. Był to wojenny pseudonim wodza III Rzeszy. Hitler mieszkał tu pomiędzy czerwcem 1941 a listopadem 1944 roku, spędził tu łącznie prawie 850 dni. Wyjechał na dłużej jedynie dwukrotnie. W lipcu 1942 roku przeniósł się na 3,5 miesiąca bliżej frontu wschodniego, do Winnicy na Ukrainie. Z kolei od marca do lipca 1944 roku kwaterę główną przeniesiono do Berghof Bawarii. Hitler przebywał tam przez ten czas na urlopie zdrowotnym. Za chwilę zwiedzimy całość tak zwanej pierwszej strefy Wilczego Szańca. To w niej właśnie mieszkali niemieccy dygnitarze, tutaj też mieszczą się najbardziej spektakularne obiekty. Całość spaceru potrwa około 90 minut. Możesz potem kontynuować go po drugiej stronie szosy, zwiedzając strefę drugą. Tymczasem przejdź na skraj parkingu, wstań przy końcu długiego, białego budynku po lewej stronie. Decyzja o budowie Wilczego Szańca zapadła w 1940 roku w związku z planami kampanii wojennej przeciwko ZSRR, znanej pod kryptonimem Plan Barbarossa. Hitler potrzebował wtedy bezpiecznej kwatery bliżej planowanego frontu. Stamtąd miał bezpiecznie kierować działaniami wojennymi. Poszukiwania właściwego miejsca prowadzone były w 1940 roku. Po kilku miesiącach wybór padł na Gierłosz, niewielką osadę znajdującą się około 10 km od miejscowości Rastenburg, która dziś nosi nazwę Kętrzyn. Gierłosz spełniała warunki stawiane lokalizacji kwatery głównej. Przede wszystkim leżała z daleka od większych miejscowości, co było istotnym warunkiem zachowania przedsięwzięcia w tajemnicy. Położona była w gęstym mieszanym lesie, co znacznie ułatwiało maskowanie budynków i utrudniało dostrzeżenie ich z powietrza. Okoliczne bagna i jeziora stanowiły natomiast naturalną przeszkodę utrudniającą dotarcie do Wilczego Szańca. W pobliżu przebiegała linia kolejowa, co było istotne zarówno z punktu widzenia dowozu materiałów budowlanych w czasie budowy, jak i późniejszych połączeń z resztą III Rzeszy. Budowa kompleksu została przeprowadzona w ekspresowym tempie. Decyzja o budowie zapadła pod koniec listopada 1940 roku. W bardzo krótkim czasie rozpoczęto prace budowlane. Wśród miejscowej ludności rozpuszczono informacje o budowie zakładów chemicznych, co pozwoliło przez dłuższy czas ukryć prawdziwe przeznaczenie budowanych obiektów. W ciągu 7 miesięcy przygotowano kwaterę w stopniu wystarczającym do zamieszkania. Hitler przyjechał tu 2 dni po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim, 24 czerwca 1941 roku. Oczywiście kompleks nie był wtedy ukończony, prace nad rozbudową i wykończeniem poszczególnych obiektów trwały przez wszystkie lata wojny. Na przykład, największe i najcięższe schrony przeciwlotnicze, w obecnym kształcie powstały dopiero w 1944 roku, podczas kilkumiesięcznej nieobecności Hitlera. Wilczy Szaniec został wysadzony w powietrze przez wycofujących się Niemców w styczniu 1945 roku. W tym czasie wojska radzieckie znajdowały się w pobliskim Węgorzewie. Najprawdopodobniej Niemcy nie chcieli, by kwatera dostała się w ręce Rosjan. Operacja wysadzania w powietrze trwała 2 dni, 24 i 25 stycznia. O dziwo została zrealizowana przy pomocy zwykłego trotylu. Budynek, przed którym stoisz, w czasie II wojny światowej był kwaterą FBB, czyli osobistej ochrony, Gwardii Przybocznej Hitlera. Jej kwatery mieściły się na piętrze. W budynku znajdowała się ponadto kwatera Służby Bezpieczeństwa Rzeszy, RSD. Na dole budynku zlokalizowano garaże. Zwróć uwagę na rury wystające ze ścian. Są oryginalne, wykonane z wysokiej jakości stali. Pierwotnie służyły do odprowadzania wody z dachu budynku. Na płaskim dachu wysypywano warstwę od 10 do 30 cm ziemi, na której sadzono rośliny, trawę, drzewa i krzewy. Oczywiście w celu zamaskowania budynku. Przejdź teraz w prawo w kierunku sklepu z pamiątkami. Zatrzymaj się kawałek dalej, przed barakiem oznaczonym numerem 2. Z budynku, przy którym stoisz, pozostały jedynie schody wejściowe i ściana frontowa z tarasem.
To kasyno Służby Ochrony Państwa i Gwardii Przybocznej Hitlera, jedno z kilku kasyn na terenie Wilczego Szańca. W terminologii wojskowej, kasyno oznacza po prostu restaurację. Innymi słowy, było to miejsce, w którym mieszkańcy Wilczego Szańca i goście mogli zjeść posiłek. Nie ma to nic wspólnego z dzisiejszym znaczeniem słowa kasyno. Zwróć uwagę na dobrze widoczne ślady siatek maskujących. Takie siatki rozwieszano na stalowych linach rozciąganych pomiędzy budynkami a okolicznymi drzewami. Jeśli przyjrzysz się dobrze, zapewne dostrzeżesz półokrągłe stalowe uchwyty, które służyły do mocowania tych lin. A jeśli odwrócisz się i spojrzysz w górę, być może uda ci się dostrzec wiązkę drutów, wrośniętą w jedno z drzew po przeciwnej stronie drogi. Liny i siatki maskujące były tylko jednym ze sposobów maskowania kwatery. O drzewach sadzonych na dachach budowli już wspominaliśmy. Wśród innych metod maskowania należy wymienić specjalną zaprawę z domieszką morskiej trawy, którą okładano budynki. Ślady tej zaprawy zachowały się na niektórych obiektach do dziś. Całość skutecznie utrudniała dostrzeżenie Wilczego Szańca z powietrza. W tym miejscu wchodzimy na szlak prowadzący dookoła ruin. Wilczy Szaniec wraz z otaczającymi go lasami zajmował ponad 800 hektarów powierzchni, na sam obszar zabudowany przypadało z tego 250 hektarów. Całość terenu podzielona była na trzy strefy. Wchodzimy teraz do strefy pierwszej, najważniejszej. Zbudowano tu 80 obiektów, w tym 7 charakterystycznych schronów przeciwlotniczych, z grubymi stropami i ścianami. Tu mieszkali i pracowali dowódcy wojsk III Rzeszy, tu odbywały się narady i zapadały najważniejsze decyzje. Poruszanie się po strefie było mocno ograniczone, wymagane były imienne przepustki. Strefa druga, która znajdowała się po drugiej stronie torów kolejowych, była zamieszkana przez innych, mniej ważnych członków personelu kwatery. Rezydował tam także komendant Wilczego Szańca. Znajdowały się tam obiekty sztabowe Wehrmachtu, przedstawicielstwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, centrala telefoniczna, hotele i kasyna. Strefa trzecia otaczała pierwszą i drugą i pełniła rolę otuliny ochronnej, strzeżonej przez batalion ochrony Hitlera. Niedaleko od Wilczego Szańca znajdowały się dwa lotniska. Główne znajdowało się na południowy wschód od Kętrzyna. Miało dwa betonowe, przecinające się ze sobą pasy startowe. Drugie uznawane jest współcześnie za fałszywe, zbudowane zostało wyłącznie w celu zamaskowania lotniska głównego i odciągnięcia ewentualnych nalotów. Do kwatery można było ponadto dotrzeć linią kolejową prowadzącą z Kętrzyna do Królewca, wybudowaną jeszcze w 1907 roku. Linia została zamknięta dla cywilów po rozpoczęciu budowy Wilczego Szańca. Idź teraz dalej alejką w głąb lasu. Zatrzymaj się po 100 metrach, przy ledwo widocznych ruinach oznaczonych numerem 3. Stoisz przed ruinami tzw. baraku narad sztabowych, oznaczonym numerem 3. Nazwę budynkowi nadano po wojnie, tak naprawdę była to zwyczajna świetlica wojskowa, drewniany budynek z oknami i normalnym dwuspadowym dachem. W upalne dni wykorzystywano go jako salę narad, zamiast jednego z bunkrów. Budynek narad sztabowych był świadkiem momentu, który miał szansę stać się przełomem w historii II wojny światowej, czyli zamachu na Hitlera przeprowadzonego 20 lipca 1944 roku. W 1944 roku Niemcom coraz bardziej zagrażało widmo przegranej wojny. Błędy i porażki ich wojsk na wszystkich frontach budziły obawy wśród części wojskowych i arystokracji. Coraz większy opór budziła u nich także ogólna polityka prowadzona przez Hitlera. Nie było w tym zbyt wielu szlachetnych pobudek, chodziło bardziej o chęć ratowania własnego majątku i pozycji po ewentualnej przegranej wojnie. Z tego powodu grupa arystokratów i wojskowych zawiązała w 1944 roku spisek, którego celem było pozbawienie życia Hitlera i jego najbliższych współpracowników. Miało to przyczynić się do zawarcia pokoju z aliantami. Jedną z kluczowych postaci spisku stał się pułkownik Klaus Schenk von Stauffenberg. Pułkownik Stauffenberg był autentycznym niemieckim hrabią. Pochodził ze starego arystokratycznego rodu od pokoleń mieszkającego w Bawarii i Wittenbergii. Urodził się w 1907 roku, w 1930 ukończył szkołę wojskową. Jak wielu wojskowych w tym czasie popierał ideę Hitlera i jego działania z nadzieją, że pozwolą odbudować potęgę militarną Niemiec po przegranej I wojnie światowej. W czasie wojny walczył na wszystkich najważniejszych frontach i kampaniach, w tym także w Polsce.
W czasie kampanii w Afryce w kwietniu 1943 roku został ciężko ranny, stracił dwa palce lewej dłoni i prawą rękę, a także oko. Po wielu miesiącach rekonwalescencji opuścił szpital jako inwalida wojenny. Do spisku dołączył w 1944 roku i zajął się planowaniem zamachu. Okazja do jego wykonania nadarzyła się w połowie 1944 roku, gdy 1 lipca pułkownik Stauffenberg został mianowany szefem wojsk zapasowych III Rzeszy. Wojska zapasowe nie były armią frontową, w jej skład wchodziły organy dowodzenia, urzędy administracji wojskowej, jednostki wartownicze i szkoleniowe. Niemniej jednak, jej szef brał udział w naradach najwyższego dowództwa i miał bezpośredni dostęp do Hitlera i jego współpracowników. Była to doskonała okazja do przeprowadzenia zamachu. Plan spiskowców w założeniach był prosty. Zakładał zdetonowanie dwóch bomb w trakcie narady sztabowej z udziałem Hitlera. Jednak jego realizacja była ryzykowna, a częste zmiany planów narad jeszcze bardziej utrudniały zadanie. Pomiędzy 1 a 20 lipca 1944 roku Stauffenberg aż 4 razy woził ze sobą bomby na narady sztabowe, dwukrotnie do Berghof Bawarii, a następnie dwukrotnie do Wilczego Szańca. O tym, jak przebiegał i zakończył się zamach, opowiemy Ci w następnym rozdziale. Dobra okazja do zamachu nadarzyła się wreszcie 20 lipca 1944 roku, kiedy to zaplanowano spotkanie z udziałem wszystkich przywódców Rzeszy. Stauffenberg przyleciał do Wilczego Szańca 15 lipca i rozpoczął końcowe przygotowania. Niestety, wypadki nie potoczyły się po myśli spiskowców. Z powodu przyjazdu do Wilczego Szańca Benito Mussoliniego, narada została niespodziewanie przesunięta o godzinę wcześniej. Wskutek tego, Stauffenberg nie miał wystarczającej ilości czasu na przygotowania i zdołał uzbroić tylko jedną z dwóch bomb. Wniósł ją do sali narad w teczce, którą postawił pod stołem, w odległości około kilku metrów od Hitlera, po jego prawej stronie. Następnie pod pretekstem wykonania telefonu opuścił barak. Eksplozja nastąpiła zgodnie z planem, a Stauffenberg, przekonany, iż zamach się udał, wrócił do Berlina i zainicjował pucz. Niestety, prawda bardzo szybko wyszła na jaw, a Stauffenberg jeszcze tej samej nocy został rozstrzelany. O porażce spiskowców zadecydowało kilka czynników. O jednym z nich, czyli pospiesznym przygotowaniu końcowej fazy zamachu, już wspomnieliśmy. Po drugie, Stauffenberg umieścił teczkę z bombą pod ciężkim dębowym stołem, kilka metrów od Hitlera. Jeden z uczestników narady odsunął ją jeszcze dalej, stawiając za ciężką podporą stołu. To dość mocno osłabiło siłę wybuchu. Po trzecie wreszcie, wielką rolę odegrał fakt, iż narada nie odbyła się jak zwykle w jednym z bunkrów, a właśnie w baraku narad sztabowych. Okna w baraku skierowały dużą część siły eksplozji na zewnątrz, niwelując skutki wybuchu wewnątrz pomieszczenia. W naradzie uczestniczyło 25 osób. Zginęły 4 osoby stojące niedaleko od ładunku, 11 zostało rannych. Samemu Hitlerowi w zasadzie nic się nie stało. Już po 2 godzinach witał przybywającego z wizytą Mussoliniego. W rezultacie aresztowań wśród spiskowców po zamachu życie straciło 180 osób, w tym aż 29 generałów. Aresztowania trwały w zasadzie do końca wojny. Idź teraz dalej alejką, w kierunku widocznego w oddali zielonego budynku oznaczonego numerem 4. To budynek komendantury Służby Ochrony Państwa. Dziś jest tam kino i sklep. Jeśli chcesz, możesz obejrzeć film na temat Wilczego Szańca. Jeśli nie, idź dalej alejką w prawo, w kierunku widocznego w oddali dużego bunkra oznaczonego numerem 6. Dotarliśmy do jednego z największych schronów, jakie zbudowano w Wilczym Szańcu. Ten, na który patrzysz, przeznaczony był dla gości przybywających do Gierłoży z odwiedzinami do Hitlera i innych niemieckich przywódców. Tego typu schronów zbudowano w Wilczym Szańcu zaledwie 7, jednak ich wielkość, grubość ścian, a także rozmiar zniszczeń powodują, iż to one są najczęściej fotografowanymi obiektami kompleksu. Schrony przeznaczone były dla najważniejszych osób na stałe przebywających w Wilczym Szańcu. Nie były budynkami mieszkalnymi, miały być wykorzystywane wyłącznie w trakcie nalotów i bombardowań lotniczych. Wszystkie były budowlami naziemnymi z jedną kondygnacją naziemną i bez kondygnacji podziemnych. Nie miały żadnych okien, a do wnętrza prowadziły małe drzwi z każdej ze ścian bunkra. Wysokość pomieszczeń wewnątrz wynosiła 2 metry 10 centymetrów.
Każdy schron miał podwójne ściany i podwójne stropy zbudowane z żelbetu, czyli siatki sprętów zbrojeniowych zalewanej betonem. Pomiędzy nimi znajdowała się ponad półmetrowa warstwa tłucznia bazaltowego, amortyzująca wszelkie wstrząsy skorupy zewnętrznej. Łączna grubość ścian i stropów wynosiła około 6 metrów. Co ciekawe, zewnętrzne ściany bunkrów zostały dobudowane tuż przed opuszczeniem kwatery przez Hitlera, w październiku 1944 roku. Przebudowa spowodowała, iż schrony były w owym czasie praktycznie niezniszczalne, mogły wytrzymać bezpośrednie trafienia najcięższymi bombami lotniczymi. Bunkry były dobrze zamaskowane. Strop z zewnątrz był smołowany, co miało zapobiegać wsiąkaniu wody w beton. Na nim umieszczano warstwę ziemi z roślinnością. Oczywiście korzystano również z siatek maskujących, które rozpinano pomiędzy budowlami. Spójrz trochę wyżej, zwróć uwagę na półokrągłe uchwyty stalowe do mocowania lin podtrzymujących te siatki. Takie same uchwyty widzieliśmy wcześniej, przed wejściem na teren Wilczego Szańca. Każdy schron wyposażony był w instalację toaletową i łazienkę, a także ogrzewanie elektryczne i własne generatory prądotwórcze na wypadek awarii. Początkowo w schronach istniała wentylacja grawitacyjna, pod koniec 1942 roku zastąpiono ją przez elektryczną. Bunkier, który widzisz przed sobą, jest opatrzony numerem 6. Miał długość 45, a szerokość 27 metrów. Przeznaczony był dla gości przybywających z wizytą do Wilczego Szańca. Hitler niejednokrotnie przyjmował tu dygnitarzy z państw osi. Czterokrotnie przyjeżdżał tu Benito Mussolini, dwa razy car Bułgarii Borys III, również dwa razy hrabia Ciano, włoski minister spraw zagranicznych. Wizyty składały tu także głowy państw i niżsi rangą dygnitarze państw osi. Przyjrzyj się ceglanym fundamentom widocznym przed wejściem do schronu, to nietypowy element. Była to przybudówka, która w odróżnieniu od samego bunkra miała mieć okna i udostępniać gościom światło dzienne i świeże powietrze. Oczywiście w razie ataku lotniczego można było szybko przemieścić się do wnętrza schronu. W ścianie za filarami widzisz również otwory przeznaczone do zamocowania belek strunobetonowych przykrywających przybudówkę. Idź teraz dalej, w lewo. Zatrzymaj się przy baraku numer 7, budynku stenotypistów i stenografów. Barak opatrzony numerem 7 należał do tzw. służb stenograficznych powołanych w 1942 roku przez Hitlera. Stenografia to skrócona, symboliczna technika zapisu, która umożliwiała notowanie na żywo ludzkich słów. Najlepsi stenografowie byli w stanie pisać szybciej, aniżeli ktokolwiek mógł mówić. W połowie XX wieku dyktafony nie były jeszcze znane, zatem stenografia była powszechnie stosowaną metodą utrwalania treści spotkań czy przemówień. Barak stenografów nie był typowym bunkrem, było to raczej wzmocnione pomieszczenie biurowe. Pierwotnie miał konstrukcję drewnianą, z oknami. Dopiero w 1944 roku został obudowany ceglano-betonowym płaszczem. Stropy pomieszczeń wykonano z belek strunobetonowych, w tym przypadku o długości 14 metrów. Miały one właściwości sprężyste, mogły uginać się pod wpływem eksplozji, co poprawiało ich odporność na bombardowanie. Wnętrze budynku było w miarę wygodnie urządzone, na podłogach leżał parkiet, a na ścianach boazeria. W razie nalotu okna można było zamknąć stalowymi okiennicami. Możesz przejść teraz przez wnętrze baraku. Gdy wyjdziesz na zewnątrz, skieruj się lekko w prawo, w kierunku widocznego nieopodal schronu z numerem 11. Po drodze zatrzymaj się przy schodach prowadzących do piwnicy, oznaczonych numerem 10. Małe schody, które widzisz przed sobą, prowadzą do magazynu żywności. To dwa niewielkie pomieszczenia o powierzchni około 80 metrów kwadratowych. Obiekt oznaczony jest numerem 10. To jedne z niewielu pomieszczeń Wilczego Szańca wykopanych w ziemi. Wysoki poziom wód gruntowych w okolicy bardzo utrudniał wszelkie podziemne budowy. Z tego samego powodu pomiędzy bunkrami nie było żadnych przejść podziemnych. Odwróć się teraz i przyjrzyj budowli znajdującej z tyłu, oznaczonej numerem 11. To schron Martina Bormana. Stoisz teraz przed schronem oznaczonym numerem 11, który należał do Martina Bormana. Borman był osobistym sekretarzem Hitlera, a także szefem kancelarii partii. Uważano go powszechnie za prawą rękę i zastępcę Hitlera. Schron Bormana był nieco większy od schronu dla gości. Jego długość wynosiła 30, a szerokość 35 metrów. Grubość ścian i stropów była podobna, 6 metrów grubości dachu i około 4 metrów grubości ścian.
Powierzchnia pomieszczeń wewnątrz wynosiła zaledwie 150 metrów kwadratowych. Ten bunkier jako jedyny został zbudowany w całości w 1944 roku. Jak pamiętamy, pozostałe schrony zostały w tym czasie jedynie obudowane dodatkową warstwą żelbetonu i tłucznia granitowego. Z 7 ciężkich schronów na terenie strefy pierwszej, na co dzień używane były 3. Pierwszym był obejrzany wcześniej schron dla gości, kolejnym bunkier Hitlera, a ostatnim bunkier łączności. Reszta nie była wykorzystywana, łącznie z tym, na który teraz patrzysz. Nie było to zresztą dziwne, bunkry były ciasne i pozbawione światła dziennego. Dodatkowo każdy z dygnitarzy miał do dyspozycji swój własny, komfortowo urządzony dom mieszkalny, który znajdował się w niewielkiej odległości od schronu. Zniszczony dom Martina Bormana znajduje się za tobą, oznaczony jest numerem 12. Idź teraz dalej szlakiem, obchodząc bunkier Bormana z lewej strony. Po drodze zwróć uwagę na jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Wilczego Szańca, przewróconą ścianę, którą turyści podpierają patykami. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazków z kwatery. Zatrzymaj się przy kolejnym obiekcie, oznaczonym numerem 13. Stoisz przed bunkrem Adolfa Hitlera, oznaczonym numerem 13. Od tej strony wygląda na dobrze zachowany. Tak naprawdę jednak ta ściana zachowała się jako jedyna, a bunkier jest najbardziej zniszczony ze wszystkich. Zobaczymy to za chwilę, gdy obejdziemy go dookoła. Schron Hitlera był największy ze wszystkich, jakie zbudowano na terenie Wilczego Szańca. Miał 60 metrów długości i 36 szerokości. Oczywiście, większość z tej powierzchni zajmowały podwójne ściany, ich łączna grubość wynosiła 6 metrów. Całość przykryto stropem o grubości 8 metrów. Podobnie, jak w przypadku pozostałych bunkrów, ściany i stropy wraz z warstwą bazaltowego tłucznia zostały dobudowane w 1944 roku. W przeciwieństwie do innych schronów kwatery, ten był zamieszkany. Hitler jako jedyny z rezydentów Wilczego Szańca mieszkał w swoim bunkrze na stałe. Miał tu do dyspozycji kilka pomieszczeń osobistych, w tym nawet sypialnię z garderobą. Na potrzeby narad zbudowano salę audiencyjną i pokoje konferencyjne. Obok znajdowały się pokoje obsługi i sekretarek, kawałek dalej ochrony i łączności. Łączna powierzchnia wnętrza wynosiła prawie 500 metrów kwadratowych, kilkakrotnie więcej niż w pozostałych schronach. A gdyby narada 20 lipca odbyła się jak zwykle tutaj, a nie w baraku narad sztabowych, zamach pułkownika Schaufenberga powiódłby się, a losy wojny z pewnością potoczyły inaczej. Do wnętrza schronu prowadziło wiele drzwi. Wejścia, które widzisz teraz przed sobą, były przeznaczone dla obsługi i administracji. Wejście dla Hitlera znajdowało się po stronie przeciwnej, południowej. Po lewej, czyli wschodniej stronie bunkra, możesz dostrzec pozostałości przybudówek. Tryb życia i wiek, ale także podmokły klimat gier łoży nie wpływały dobrze na zdrowie Hitlera. Wódz III Rzeszy miał anemię i chorobę reumatyczną, a także początki choroby Parkinsona, o której w tym czasie jeszcze nie wiedział. Ponadto po przebudowie w 1944 roku bunkier nie posiadał już okien. Przybudówki miały pozwolić Hitlerowi pracować, choć trochę przy świetle dziennym. Zwróć uwagę na drabinki z prawej strony. To tamtędy ochrona bunkra dostawała się na dach. Schron był silnie strzeżony, przez całą dobę dyżurowało tam zazwyczaj około 20 żołnierzy. Jeśli chcesz, możesz teraz spróbować przejść na drugą stronę, dogodna ścieżka prowadzi od zrujnowanej ściany z lewej strony budynku. Po drodze zwróć uwagę na rury wentylacyjne, ze stali nierdzewnej, przetrwały do dziś. Po przejściu zobaczysz odwróconą do góry nogami podstawę działa. Eksplozja, która zniszczyła bunkier Hitlera, zrzuciła ten wielki betonowy kloc z dachu schronu właśnie na to miejsce. Kontynuuj spacer w kierunku domu Hermana Göringa, ścieżką w lewą stronę, podążaj za czerwonymi znakami. Po prawej stronie miniesz ruiny kasyna ochrony przeciwlotniczej, a także herbaciarni. Stoimy przed schronem Hermana Göringa oznaczonym numerem 16, to najdalej położony punkt naszego spaceru. To również najmniejszy z bunkrów na naszej dzisiejszej trasie, powierzchnia pomieszczeń w środku wynosiła zaledwie 60 metrów kwadratowych. Dziś, to najdalszy kraniec Wilczego Szańca, w czasie wojny znajdował się oczywiście w ścisłym centrum strefy pierwszej. Hermann Göring był niemieckim asem lotnictwa z I wojny światowej.
od samego początku ściśle związany z Hitlerem, pełnił formalnie funkcję ministra lotnictwa Rzeszy i dowódcy Luftwaffe, czyli niemieckiego lotnictwa wojskowego. Był jedną z najważniejszych osób w otoczeniu Hitlera, bardzo mocno przysłużył się powstaniu nazistowskiej III Rzeszy. Göring lubił luksus i nie znosił podmokłego klimatu Wilczego Szańca. Jako szef rządu pruskiego miał zresztą w Prusach kilka innych kwater, w których często przebywał. Były znacznie wygodniejsze od spartańskich bunkrów w Gierłoży, nie dziwi zatem, że nigdy nie skorzystał z przeznaczonego dla siebie schronu. Ponieważ bunkier Göringa zachował się stosunkowo dobrze, możesz spróbować przejść na drugą stronę. Oczywiście niezbędna będzie latarka. Po drodze zwróć uwagę na otwory komunikacyjne w ścianach, służyły one do porozumiewania się wewnątrz bunkra. Po drugiej stronie zwróć uwagę na pozostałości łazienki i resztki glazury, widać tam również dobrze podwójne ściany i stropy. Możesz również obejść schron dookoła, spróbuj odnaleźć drabinkę, po której obsługa dostawała się na dach budowli. Po obejrzeniu bunkra skieruj się w stronę widocznego obok domu Göringa. Dom Hermana Göringa to najlepiej zachowana kwatera przywódców III Rzeszy na terenie Wilczego Szańca. Wojnę przetrwało jedno z dwóch skrzydeł budynku. Podobnie jak w przypadku pozostałych dygnitarzy, dom znajdował się w bezpośredniej bliskości od schronu, co umożliwiało szybkie przejście do niego w razie niebezpieczeństwa. Göring kochał luksus i bogactwo. Od najmłodszych lat przyzwyczajony był do życia na dobrym poziomie. W Wilczym Szańcu zażyczył sobie luksusowo wyposażonego domu, z łazienką, kuchnią, sypialniami, a nawet kominkiem. Urządził go komfortowo, miał tu swoje meble, dzieła sztuki i trofea myśliwskie. Jeśli wejdziesz do środka, zobaczysz pozostałości kominka, wraz z oryginalnymi płytkami terakoty na podłodze. Zwróć również uwagę na podpiwniczenie budynku. Nawet w największą suszę, na dole schodów do piwnicy widać zawsze trochę wody. Tak podmokły jest teren Wilczego Szańca. Idź teraz dalej prosto, wzdłuż ogrodzenia i linii kolejowej. Dotrzesz do baraku numer 17, jednego z kilku niezburzonych budynków kompleksu. Kolejne dwa budynki, oznaczone numerami 17 i 18, nie zostały wysadzone w powietrze w czasie wojny. Po wojnie wykorzystywano je jako magazyny. Pierwszy z nich był barakiem, w którym urzędował Alfred Jodl. To ten oznaczony numerem 17. Alfred Jodl był szefem sztabu dowodzenia Wehrmachtu, czyli niemieckich sił zbrojnych. Był głównym autorem planów militarnych III Rzeszy, a także jednym z najbliższych doradców Hitlera. Jako jeden z najwyższych rangą wojskowych, 7 maja podpisał w Berlinie akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Tuż za barakami zwróć uwagę na komin wentylacyjny, na którym przetrwała dobrze widoczna warstwa tynku maskującego straw morskich. Następnie skieruj się w stronę widocznego po prawej stronie bunkra łączności, ostatniego obiektu na naszej trasie. Dotarliśmy do bunkra łączności. To trzeci z najcięższych schronów na co dzień wykorzystywanych w Wilczym Szańcu. Tędy właśnie przechodziły wszystkie rozkazy wydawane wojskom niemieckim przez Hitlera i jego otoczenie. To tu znajdowała się centrala telefoniczna i dalekopisowa, czyli główny węzeł łączności w kwaterze. Dalekopis był urządzeniem służącym do przesyłania krótkich tekstowych wiadomości na odległość. Znakomicie nadawał się do przesyłania krótkich wiadomości, na przykład rozkazów wojennych. Można go uważać za prekursora dzisiejszego SMS-a. Centrala telefoniczna z kolei w tamtych czasach była niezbędna na potrzeby długodystansowych rozmów telefonicznych. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale w tamtych czasach każde połączenie tego typu musiało być zestawiane przez operatora centrali. Bunkier łączności był miejscem, gdzie na co dzień pracowali ludzie odpowiedzialni za obsługę tych urządzeń. Możesz teraz przejść na drugą stronę schronu, korytarz jest dość dobrze zachowany. Warto mieć latarkę, aby zajrzeć do zrujnowanych pomieszczeń wewnątrz. Mniej więcej w połowie drogi popatrz w prawo. Gdy znajdziesz się po drugiej stronie schronu, idź dalej drogą w kierunku widocznego niedaleko bunkra dla gości. Po drodze zwróć uwagę na ledwo widoczną asfaltową drogę przecinającą twoją ścieżkę. To dawna główna droga wjazdowa do Wilczego Szańca. Przy bunkrze dla gości zakończymy nasz spacer. Jeśli chcesz, możesz kontynuować go w drugiej strefie, po drugiej stronie szosy. Możesz też wrócić do kina w budynku numer 4 i obejrzeć prezentowane tam filmy.